Generalnie, jeżeli patrzymy sobie na migrację i integrację, to ona postrzegana jest w takich czterech różnych wymiarach. Po pierwsze ekonomicznym, najczęściej patrzymy jednak na migrantów pod kątem ekonomicznym. Drugi wymiar jest to wymiar polityczny, o którym już dużo mówił ksiądz profesor Balicki. Społeczny, o którym ja powiem w dalszej części swojego wystąpienia. Oraz kulturowy, który budzi najwięcej kontrowersji. Musimy sobie zdawać sprawę, ja bardzo często będę do tego wracał, że ten wymiar kulturowy jest wymiarem kluczowym dla zrozumienia migracji i naszych postaw wobec migrantów, jak również sukcesu czy porażki działań politycznych, które prowadzą do takiej czy innej integracji osób innych niż społeczeństwa dominujący na danym regionie geograficznym. Oczywiście tworzone są również różnego rodzaju połączenia tych czterech wymiarów. Takimi w literaturze przedmiotu najczęściej spotykanymi są społeczno-ekonomiczny, społeczno-kulturowy, o którym właśnie ja będę dzisiaj mówił, obywatelski, prawno-polityczny, kulturalno-religijny. Wnioski, które będę dzisiaj Państwu prezentował, one są wnioskami z takiego dużego projektu badawczego, który skończył się 2 lata temu. Została wydana z niego książka. Ja ze swoim zespołem badawczym zadaliśmy sobie takie pytanie, czy możemy podejść do problemów migracyjnych od strony integracji. Ponieważ do tej pory doktryną w przypadku migracji, doktryna polegała na tym, że najpierw prowadziliśmy politykę migracyjną, imigracyjną w kontekście przepisów wpuszczających osób, na jakich zasadach dane osoby mogą wjechać na nasz terytorium. To jest polityka wizowa, polityka graniczna, a następnie dopiero wchodziła integracja, wchodził element, w jaki sposób mamy zgospodarować te osoby, które żeśmy już do siebie przyjęli. My z zespołem naukowym postanowiliśmy odwrócić tą doktrynę, powiedzieć o tym, najpierw zajmijmy się integracją, a dopiero zobaczmy migrację, a więc nie najpierw polityka graniczna i imigracyjna, tylko najpierw integracyjna. Ile jesteśmy w stanie zaakceptować, przyjąć cudzoziemców u nas i wtedy powinniśmy tworzyć taką politykę imigracyjną. Czyli zdiagnozujmy nasze społeczeństwo, naszą możliwość przyjęcia, naszą otwartość, nasze poglądy, ewentualnie starajmy się na nie w pewien sposób wpływać, a dopiero później stworzmy politykę migracyjną. Dlatego dużo będę o tym mówił, bo ten projekt spotkał się z takim niezłym przyjęciem nie tylko w Polsce, ale również i w Europie. Książka generalnie rozeszła się w zaskakująco dużej liczbie egzemplarzy. Jest dostępna, jest open accessie, udało się open accessie. To jest po angielsku, jeżeli by księże profesorowie byli tym zainteresowani. Oczywiście mogę przekazać link do tej książki. Generalnie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że w samej literaturze przedmioty, jeżeli czytamy różnego rodzaju teksty, a jest ich bardzo dużo, to kwestie kulturowe są tymi kwestiami, w których następuje chyba najwięcej kontrowersji między poszczególnymi badaczami. Z tego powodu, że akurat w tym przypadku zarówno między imigrantami, jak i społeczeństwem państwa przyjmującego mogą zachodzić potencjalnie największe różnice. W przypadku ekonomicznego mogą to być, te różnice będą mniejsze. Natomiast w przypadku kulturowym one mogą być istotne i mogą bardzo mocno wpływać na to, jak dane państwa się zachowują. Jeżeli byśmy sobie nawet próbowali zdefiniować, czym jest wymiar kulturowy, to na pewno byśmy mieli tutaj duże problemy. Gdybym teraz puścił wśród księży profesorów kartkę, żebyśmy sobie ładnie ją zdefiniowali, to mielibyśmy problem. Na pewno, czy doszlibyśmy do tego samego stwierdzenia. W takim klasycznym zestawieniu jeszcze z 1952 roku Kroberaja i Kluckhohna, tam jest 170 różnego rodzaju definicji kultury i takich definicji również wymiaru kulturowego, bardzo różnego rodzaju procesów. Oni bazowali na tak naprawdę trzech podstawowych dziedzinach, antropologii, socjologii i psychologii. Na podstawie tych trzech dziedzin naukowych starali się zdefiniować kulturę i wyróżnili 6 takich podstawowych definicji. Opisowych, enumeratywnych, normatywnych, historycznych, psychologicznych, strukturalnych i genetycznych. Co ciekawe, do tego też również doszli. Generalnie, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak postrzegamy te elementy kulturowe, tutaj zdaje się, jest jakiś kompromis zawarty, to te elementy kulturowe odnoszą się do wrażliwej i heterogenicznej kwestii norm i wartości, a także tożsamości etnicznej i narodowej, zarówno migrantów, jak i społeczeństw przyjmujących.
Jest to również pytanie o to, co dokładnie stanowi rdzeń społeczeństwa przyjmującego, jego podstawowe wartości, zasady i wzory, z którymi muszą zmierzyć się przybysze. Przybysze przybywają do nas i wchodzą do pewnego społeczeństwa, które jest jakoś tam ukształtowane, wyznaje jakieś wartości. I teraz ci przybysze w jakiś sposób muszą się do tego dostosować, ale również my w jakiś sposób dostosowujemy się do tej odrębności przybyszów. I teraz ten proces nazywamy najczęściej integracją. Znaczy mówimy o tym, w jaki sposób te relacje powinny zostać ułożone. O tym już zarówno obydwaj księża profesorowie mówili wcześniej, mianowicie te wąski kulturowe są bardzo również często wykorzystywane przez polityków, bo są proste. Nie trzeba zbyt dużo tłumaczyć. Ta odrębność pokazania inności, to ty jesteś inny, dlatego cię nie chcemy, przez polityków jest bardzo łatwo podnoszony, bo nie trzeba go specjalnie tłumaczyć. W 15-sekundowym wystąpieniu w telewizji nie da się rozłożyć procesów na czynniki pierwsze. Wystarczy powiedzieć jedno stwierdzenie typu, to już było też padało dzisiaj, przynoszą zarazki. To jest mówienie inności, to jest mówienie, pokazanie, ty jesteś zły, bo przynosisz coś dla mnie zagrożenia. Nie da się inaczej tego. Czy migranci, ja też zawsze o tym w pewien sposób mówię, czy migranci przynoszą zarazki? Przynoszą. Absolutnie tak. A my umiemy sobie z tym radzić. Po prostu umiemy sobie z tym poradzić, żeby to nie było dla nas niebezpieczne. Byłoby kłamstwem powiedzieć, że nie przynoszą zarazków. Przynoszą. Natomiast my umiemy sobie z tym radzić, żeby to nie było dla nas jakiekolwiek zagrożenie. Tysiącu innych rzeczy jest bardzo podobnie. W przypadku migracji i potencjalnych konfliktów pomiędzy grupami przybywającymi i przyjmującymi, kwestie kulturowe, oprócz oczywistego języka, dotyczą następujących kwestii. Też literatura bardzo dobrze to enumeratywnie stwierdza. Religia, znajomość kultury symbolicznej kraju przyjmującego, kultury symbolicznej kraju przyjmującego, to chciałbym podkreślić, podtrzymywanie i przekazywanie wzorców kulturowych, same wzorce kulturowe oraz tożsamość kulturową. To są te elementy, które w przypadku procesów migracyjnych i integracyjnych są absolutną podstawą planowania polityki integracyjnej, polityki włączania przybyszów, imigrantów do społeczeństwa państwa przyjmującego. I zasadniczo nie ma za wielkiego znaczenia, czy to jest krótki pobyt, czy bardzo długi. Ten proces będzie się odbywał oczywiście różnymi fazami, ale co do podstawowego podejścia, tutaj nie ma większego znaczenia. Ktoś może w pewien sposób uderzyć w nas, może uderzyć w nas to jest ze słowo, może spowodować nasze niezadowolenie czy pewnego rodzaju reakcję negatywną pierwszego dnia swojego pobytu, jak również setnego czy trzysetnego dnia swojego pobytu w naszym kraju. A więc musimy sobie z tego zdawać absolutnie sprawę. Im społeczeństwo danego państwa przyjmującego jest związane z powyższymi wartościami, o którym powiedziałem, tak imigracja i integracja muszą być prowadzone bardzo uważnie, używając różnych instrumentów i brać pod uwagę utrzymanie spójności społecznej danego państwa. Spójność społeczna jest tutaj słowem kluczem. Bardzo ważny jest również aspekt różnic w społeczeństwie przyjmującym. W skrócie, większość nie może narzucać swojej woli całemu społeczeństwu. Jeżeli część osób chce przyjąć, to większość nie może powiedzieć, że w żadnym wypadku nikogo nie przyjmiemy. Natomiast mniejszość musi brać pod uwagę, że jednak jest mniejszością. Musi w pewien sposób akceptować kraju demokratycznym wolę większości. Tutaj oczywiście jest bardzo szerokie pole do kompromisu. Pytanie, czy z prawami człowieka można szukać kompromisów. Ale ja jestem też politologiem, który zajmuje się bardzo praktycznymi rzeczami i zawsze staram się tak powiedzieć, czy jesteśmy w stanie odejść od czystej teorii i spróbować wejść w elementy praktyczne. Tutaj jest szerokie pole do kompromisu, wydaje się, jeśli chodzi o przyjmowanie imigrantów. Do tego jeszcze postaram się wrócić, ale ten kompromis wcale nie jest łatwy do zawarcia. Wydaje mi się, że udało nam się do tego momentu ten kompromis stworzyć, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców wojennych z Ukrainy. Tutaj jakiś kompromis osiągnęliśmy. Przegraliśmy kompletnie. Nie udało nam się tego kompromisu osiągnąć w przypadku granicy polsko-białoruskiej, gdzie mamy do czynienia z ewidentnymi tragediami i katastrofą humanitarną. Tam się nam nie udało. W przypadku Ukraińców jest dużo lepiej. Należy również pamiętać o tym, że ta kwestia kulturowa to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Polski i naszych relacji. Tak naprawdę dyskusja o kwestiach kulturowych i dużej części społecznych jest dzisiaj na topie debaty europejskiej. Dzisiaj mamy do czynienia z takim dokumentem, który nazywa się Pakt na rzecz migracji i azylu.
dyskutujemy o nim i szukamy różnego rodzaju rozwiązań. W jaki sposób wymyślić politykę migracyjną w Europie na nowo. Ja z moim przyjacielem, którym często piszemy teksty, z Pawłem Kaczmarczykiem, napisaliśmy taki tekst, który wysłaliśmy do Nature. On nie został przyjęty, natomiast trochę się debata wokół niego rozpętała. Z tego powodu, że my napisaliśmy polityka migracyjna oparta na konwencji genewskiej i na prawie do migracji w ramach Unii Europejskiej umiera na naszych oczach. Musimy wymyślić coś nowego. Musimy wymyślić nową politykę migracyjną, bo ta się po prostu już nie sprawdza. I jeżeli tak będziemy tę politykę chcieli uprawiać, to prawdopodobnie trochę wizja pana księdza profesora Balickiego się sprawdzi, w którym to osoby, które są tak naprawdę chyba złymi ludźmi, dojdą do władzy, a tego myślę, że w większości byśmy nie chcieli. Natomiast jeżeli mówimy sobie o wątkach kulturowych i tutaj za chwilę postaram się już ten wątek zakończyć, bardzo często mówimy o asymilacji. Ja chciałbym dosłownie 3 minuty poświęcić słowie asymilacja, bo to słowo jest groźne. Ponieważ to słowo mówimy o tym, można kogoś zasymilować. Nie można nikogo zasymilować. Nie ma przykładów w państwach europejskich, czy nawet państwach świata, kogoś zasymilowanego na siłę. Asymilacja jest procesem. Ona następuje w trzecim pokoleniu. Jest procesem naturalnym. Ludzie się integrują, przyjmują pewne wartości i się asymilują. Oczywiście można kogoś na siłę asymilować. Robi to minister Czarnek w pewien sposób, wpychając niektóre dzieci ukraińskie specjalnie do polskich szkół, nie tworząc pewnego rodzaju alternatywy poprzez nauczanie w języku ukraińskim. Stara się w ten sposób wymusić pewnego rodzaju procesy asymilacyjne. One się nie udadzą, bo nigdzie się nie udały. Oczywiście integracja, asymilacja są dwa różne terminy. Asymilacja jest groźna, integracja jest jak najbardziej potrzebna. Asymilacji się dopiero nabywa w trzecim tak naprawdę pokoleniu. Zmuszanie do nauki języka polskiego jest elementem asymilacyjnym. Nakłanianie do nauki języka polskiego, pokazywanie potrzeby nauczenia się języka polskiego jest integracją, jest jak najbardziej potrzebne. Więc musimy sobie ten element również w taki sposób rozstrzygać. Tak naprawdę ten kompromis, o którym mówię, będzie polegał na jednej strony kultywowaniu narodowej odrębności jako wartości uniwersalnej, realizowanej najczęściej poprzez praktyki, akceptacją, a z drugiej strony jest to akceptacja wielorakich i płynnych tożsamości charakterystycznych dla krajów, w których istnieje akceptacja wielości i płynności tożsamości charakterystycznych dla projektów wielokulturowych. Szukamy tego rozwiązania, tego z jednej strony elementu społeczeństwa wielokulturowego, który musi się zmierzyć z migrantami, ale z drugiej strony pozostawienia tej spójności społecznej, spójności kulturowej, która w jakiś sposób scala cały naród. Do tej pory nie mieliśmy tego problemu, ponieważ traktowaliśmy migrantów jako ludzi na huśtawce. Przyjeżdżali i wyjeżdżali. Specjalnie się nimi nie zajmowaliśmy. Przez wiele lat w polskim rządzie była jedna osoba odpowiedzialna za politykę integracji. Dzisiaj mamy 2 pełnomocników, którzy się tym zajmują. Jeden z nich będzie dzisiaj wśród nas, minister Szefernaker. Dzisiaj jeszcze rano, jak jechałem tutaj, to słuchałem wywiadu z minister Ścigaj, która zajmuje się tą integracją. Czyli już integracją uchodźców zajmuje się co najmniej 50 osób w polskim rządzie. Widać zmianę absolutnie nastawienia. Bo do tej pory nie mieliśmy kompletnie, znaczy uważaliśmy, że nie ma tego wyzwania. Znaczy my jako badacze mówiliśmy integracja, integracja, integracja. Musimy być na to przygotowani. Nikt słuchano nas. Teraz w pewnej panice stara się nadrobić ten czas, który został stracony. Nie mówię tylko i wyłącznie o obecnym rządzie, ale również i o poprzednich. Generalnie musimy się również zastanowić się nad doktorami, którzy będą te procesy w pewien sposób oswajać. Procesy, tymi aktorami są na pewno rząd, samorząd, organizacje społeczne czy Kościół. Absolutnie też bardzo istotna rola Kościoła w oswajaniu wszystkich tych procesów, o których mówimy, a które są tak naprawdę nieuchronne. Jeżeli szukamy tego rozwiązania, szukając jakiegoś celu, którym miał być ta integracja w sposób efektywny zrealizowana, to szukamy jakiegoś terminu. Ja na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania starałem taki termin sobie, taką definicję podkreślić. W jakim społeczeństwie, widząc napływ imigrantów z Białorusi, z Ukrainy, ale z wielu innych państw, w jakim społeczeństwie chciałbym żyć? Chciałbym żyć w wielokulturowym społeczeństwie,
które powstało w wyniku napływu imigrantów oraz dokonujących się zmian społecznych, przejść demograficznych, o których mówił ksiądz profesor, w społeczeństwie przyjmującym, czyli naszym, co będzie miało bezpośredni wpływ na kwestie kulturowe, ale nie tracące w wyniku tego procesu stopnia spójności społecznej, poczucia bezpieczeństwa. To jest takie państwo, które jednak jest wielokulturowe, bo już jesteśmy wielokulturowym społeczeństwem, o tym powiem na końcu. Natomiast chodzi o to, żeby to społeczeństwo w taki sposób umiało się w pewien sposób ponownie utworzyć, ponownie, może nie utworzyć, ale przekształcić społeczeństwo, które spójność społeczna nie będzie mniejsza niż wtedy przed napływem imigrantów i to poczucie nasze bezpieczeństwa nie będzie mniejsze z powodu napływu imigrantów czy zmian społecznych, tylko będzie takie samo lub nawet większe. Mamy dwa podejścia do tej koncepcji, jak i szukać tego kompromisu, w jaki sposób szukać tej integracji. Jedna ta koncepcja polega na koncepcji codziennej integracji. Codzienna integracja to związane z codziennym życiem, społeczeństwem, budowania relacji, radzenia sobie z codziennymi trudnościami. Czyli to jest taka integracja cudzoziemców poprzez bezpośrednie kontakty. Ksiądz profesor w swoim pierwszym wystąpieniu powiedział o tym, zaprośmy ich na ten, jeżeli będzie Dzień Uchodźców, zaprośmy ich do siebie. Tak? Bo to jest ten element integracyjny, który jest jednym z podejść do integracji, ale nie jedynym, bo również jest drugie podejście. I drugie podejście, traktowanie integracji jako wielkiej sprawy, big issue, tak to jest w literaturze anglojęzycznej nazywane. Jest to integracja, która wchodzi w bardzo różne aspekty, z aktywnego państwa, w zatrudnieniu, w mieszkaniach, ale również w zasadach naturalizacji. Państwo na siłę w pewien sposób wymusza procesy naturalizacyjne. Odmawia zachowania tożsamości. Wymaga bardzo jasnych zasad dostosowania się do państwa przyjmującego. I ta integracja działa, wiemy to z przykładu wielu państw, gorzej niż ta integracja oparta na codziennych kontaktach. Kulturowy wymiar integracji można uznać za kluczowy dla całej integracji. Jest to istotne, gdy widzimy, że różnice kulturowe pozostają wyzwaniem, bo pozostają. Nie brakuje głosów twierdzących, że istnieje zasadniczy konflikt między normami i wartościami reprezentowanymi przez migrantów, zwłaszcza tych pochodzących z krajów muzułmańskich, a liberalnym punktem widzenia. Debaty polityczne koncentrują się na pytaniu, w jakim stopniu te nieliberalne praktyki kulturowe powinny być dopuszczone do przestrzeni publicznej bez naruszania powszechnie obowiązującego porządku prawnego. Obecnie europejski dyskurs publiczny często skupia się na idei, że w polityce migracyjnej chodzi przede wszystkim o zapobieganie niepowodzeniu integracji kulturowej, a nie ekonomicznej, politycznej, nawet społecznej. Pozytywna ocena różnic kulturowych i idea wielokulturowości są porzucane na rzecz poszukiwania wspólnej tożsamości lub nawet powrotu do polityki asymilacji, o którym już powiedziałem. Takie podejście wydaje się być tylko i wyłącznie uzasadnione w przypadku prób osiągnięcia łatwych efektów. Jednak niesie ze sobą bardzo wiele wyzwań, a nawet pułapek, które bardzo łatwo wpaść, a które już wiele państw wpadło. Jest wystarczająco dużo dowodów naukowych, aby uznać, że zdecydowanie dominującym i pozytywnym rozwiązaniem jest integracja obywatelska, czyli przyjęcie przez migranta praw i obowiązków, a tym samym stanie się obywatelem, którym migranta praw i obowiązków, tym stania się obywatelem, które społeczeństwa niekoniecznie widzi kulturę jako cement spójności społecznej. W ten sposób różnorodność kulturowa może być zachowana jako należąca do sfery prywatnej. Czyli tutaj jest ten element kompromisu, który wydaje się możliwy do znalezienia. Oczywiście na zakończenie tej kwestii kulturowej chciałbym się jeszcze odnieść do kwestii mierzenia. Jako badacz staramy się wszystko zmierzyć. Mając świadomość, jak trudno jest po pierwsze zdefiniować, ale później też przedstawić te kwestie kulturowe tak, żeby one były zrozumiałe i tak też poszukiwać pewnego rodzaju idealnego modelu integracji, migracji i integracji, również pewnego rodzaju wyboru osób, które będą mogły do nas łatwiej przyjechać i którzy będą mogli do nas trudniej przyjechać, bo to jest polityka selekcyjna, migracyjna, która dominuje dzisiaj na całym świecie. Ale próbując opisywać te zjawiska, staramy się również je mierzyć. Badając proces integracji migrantów, odpowiednie wskaźniki pozwalają na przeprowadzenie między porównanie międzygrupowych, kto się łatwiej lub trudniej integruje. Porównanie między krajami emigracji i osiedlenia. Jakie są różnice między nami? Z czego one wynikają? Czy mogą zostać łatwo, czy muszą, ale jeżeli tak, to czy możemy łatwo sobie z nimi poradzić tak, żeby one nie budziły nam spójności społecznej? W tym celu możemy posłużyć się wskaźnikami obiektywnymi, twardymi.
głównie statystyczno-prawnymi oraz subiektywnymi, miękkimi, odnoszymi się głównie do spostrzeżeń, postaw i odczuć. I te drugie z punktu widzenia integracji i kultury są dużo ważniejsze niż te pierwsze, niż te twarde, mówiące o tym, tyle osób się zintegrowało, nie wiadomo co to znaczy, albo tyle osób przyjechało, tyle osób chodzi do kościoła, tyle osób nie chodzi do kościoła. To jest bardzo zły wskaźnik. Wskaźnik subiektywny mówiący, jak ja się postrzegam, czy czuję się zintegrowany w społeczeństwa państwa przyjmującego, czy też nie, wydaje się tutaj dużo ważniejszy. Chyba już nie ma zbyt wiele czasu, także ile? 5 minut, dobrze. To w tej drugiej części, tak jak powiedziałem, dużo krócej, chciałbym odnieść się do kwestii społecznych. Chciałbym odnieść się tylko do 3 podstawowych elementów. Edukacji, służby zdrowia i rynku pracy, bo to są te usługi społeczne, które są kluczowe. Dzisiaj ćwiczymy to oczywiście patrząc na uchodźców wojennych z Ukrainy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w Polsce mieszka dzisiaj, my mieszkamy przedstawiciele 130 państw. Tylu jest tak naprawdę zarejestrowanych, bardzo różnej liczbie. Liczba osób z krajów azjatyckich, afrykańskich w ostatnich 2 latach wzrosła o 200%. To nie jest z 1 na 4, tylko to jest z kilkunastu tysięcy do kilkuset tysięcy. Tak musimy sobie zdawać z tego sprawę. To nie tylko i wyłącznie uchodźcy z Ukrainy, ale również nie tylko i wyłącznie kwestia uchodźców, którzy przychodzą przez granicę polsko-białoruską. Po prostu my zapraszamy te osoby poprzez politykę imigracyjną o tym aspekcie ekonomicznym. To są osoby, które są przy nas zachęcane do przyjazdu do Polski. My ich nie wypychamy, wręcz zachęcamy do tego, żeby do Polski przyjechali. To oczywiście na inną dyskusję. Ja jestem akurat tego zwolennikiem. Mogę bardzo długo argumentów przyznawać, że to jest dobra polityka, ale musi być połączona z polityką integracyjną, o której teraz wskazuję. Sama z siebie może nie zadziałać. Edukacja. Edukacja to oczywiście dzieci. Nie możemy pozwolić, żeby dzieci ukraińskie traciły kolejny rok, nie chodząc do szkoły. Chodzenie do szkoły to nie znaczy czerpanie z edukacji, ponieważ mamy dzisiaj prawie 200 tysięcy w polskich szkołach, czego połowa nie mówi po polsku. One chodzą do szkoły, są odnotowywane na liście, ale nie korzystają z edukacji, ponieważ nie stworzono im warunku do tego, żeby z tej edukacji korzystać. Po prostu. Coraz więcej mamy przykładów dzieci, które są coraz bardziej sfrustrowane, ponieważ przychodzą do szkoły, której nie rozumieją. Ponieważ szkoła nie jest w stanie dzisiaj im pomóc. Nie została wyposażona w podstawowe środki, żeby mogła im pomóc w tym, żeby się one integrowały. Rośnie nam grupa kilkuset tysięcy młodych Ukraińców, którzy będą wykluczeni społecznie. Jeżeli nie zrobimy nic, będą wykluczeni społecznie. Zostaną z nami, ale to, że chodzą do szkoły, ale się nie uczą, bo nikim nie stworzył żadnych możliwości tego uczenia się, jest gigantycznym ryzykiem. Nie wiemy również tego, co dzieje się z pozostałą 200 tysięcy, które nie chodzą do polskich szkół. Pomysły dotyczące stworzenia specjalnych miejsc, powstały te miejsca, ale nikt nie zadbał o tym, żeby wprowadzić obowiązek szkolny również dla dzieci ukraińskich w Polsce. Nikt nie takie bardzo proste rzeczy nie wymyślił, mimo tego, że mówiliśmy. Trzeba podpisać umowę z Ukraińcami, z Ministerstwem Edukacji Ukraińskim o obowiązku chodzenia do szkół ukraińskich w Polsce. Jesteśmy w stanie uchodźstwa, w stanie wojny. Niestety tego nie zrobiono. A więc edukacja to jest absolutnie kluczowa. Jeżeli pozwolimy sobie na stratę kolejnego roku dla tych dzieciaków, myślę, że będzie bardzo ciężko im później ten rok odrobić. Służba zdrowia. Służba zdrowia jest tym elementem, którym pewnie się zderzymy. Polacy z Ukraińcami zderzą się jako element, którym może zadziałać bardzo negatywnie nasze relacje. Ponieważ już dzisiaj pojawia się problem mówiący o tym dzieci polskie, dzieci ukraińskie w jednej kolejce, co jest oczywistością jakąś tam, prawda? Natomiast dzieci ukraińskie są przyjmowane dłużej niż polskie. Pewnie są lepiej leczone. Pewnie dłużej lekarz spędza czasu, żeby zbadać dziecko ukraińskie, a ma je tylko 5 minut. Nikt sobie nie zdaje pytania, po prostu on nie jest w stanie zrozumieć bardzo często, co temu dziecku dolega, bo nie mówi po ukraińsku. Kwestia na moje pytanie ostatnio do ministra Niedzielskiego, który bardzo dużo zrobił w tej kwestii, było pytanie, czy myślecie o tym, mamy aplikację opartą na sztucznej inteligencji, która będzie pomagała? Nie. Ona będzie pomagała za 2 lata, jak się nauczy. Sztuczna inteligencja polega na tym, że się uczy. Na razie mamy tylko i wyłącznie prosty produkt, który będzie musiał przez 2 lata się uczyć różnych rozwiązań systemowych, żeby za 2 lata zadziałać. Dzisiaj potrzebujemy tłumaczy. Infolinii, której taki lekarz będzie mógł zadzwonić, wziąć na głośno mówiący i to załatwić. I to jest kwestia możliwości uniknięcia różnego rodzaju problemów. No i rynek pracy, który już wspomniałem już. Mówimy o kilkuset tysiącach osób, które weszły na rynek pracy, ale pytanie o tą pracę. Co to jest za praca? Oczywiście
byłbym hipokrytą, gdybym powiedział o tym, że imigranci pracują w takich samych zawodach, jak pracują Polacy. Nie. Oczywiście pracują w drugim segmencie rynku pracy, ale już dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją wykorzystywania pracowników ukraińskich w Polsce i musimy sobie z tym elementem dać radę. Rynek pracy jest kluczowy do usamodzielnienia rzeczywiście, natomiast jako element funkcjonowania społeczeństwa jest absolutnie kluczowy, ale też musimy zadbać o to, jako państwo, które musi się zmierzyć z tymi wyzwaniami, żeby to była praca godna. Godna praca to nie znaczy, że za bardzo duże pieniądze, ale taka praca, w której po prostu ci pracownicy są szanowani. Nie ma z pewnych rozwiązań, też wyplemiamy różnego rodzaju stereotypy. Strasznie dużo pracy przed nami. Jesteśmy państwem dwunarodowym, już jesteśmy państwem dwunarodowym, w którym oczywiście Polacy są elementem, są częścią dominującą, ale 10%, co dziesiąty mieszkaniec naszego kraju jest cudzoziemcem. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Stało się to przez 5 lat. Jeszcze 5 lat temu było to 2%, dzisiaj 8%, dzisiaj 10%, z czego 8% to są Ukraińcy. A więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, z jakimi wyzwaniami stoimy i na pewno księża profesorowie w swojej pracy będziecie na ten temat bardzo wiele, ten temat bardzo, bardzo często poruszany, bo ten proces zabiera bardzo szybko i musimy być mądrzy, żeby nie popełnić błędów państw, które wcześniej przyjmowały imigrantów, ale również żeby nie starać się na siłę zniszczyć końcówki spójności społecznej, która jeszcze w nas jest. Dziękuję bardzo.